funkcję wyszukiwania i adresu, czyli kolejny zestaw funkcji w Excelu. Funkcje, które potrafią wyszukiwać określone wartości i zwracać te same albo inne. Mamy tutaj w tym arkuszu dokładne dopasowanie i lista, tabele z kosztami w poszczególnych miesiącach. Będziemy chcieli zrobić taką prostą wyszukiwarkę. Widzimy, że mamy miesiąc, jest wpisany maj tymczasowo, ale tutaj będziemy chcieli mieć listę, listę rozwijalną, w której będzie lista miesięcy po kolei, styczeń, luty do grudnia. Cel jest taki, aby po wybraniu miesiąca z tej listy niżej wyświetliło się razem dla tego miesiąca. Czyli na przykład jest maj, to chcemy, żeby tutaj automatycznie wyświetliło się 24100. Jest, wybierzemy na przykład listopad, to 24100. Jeszcze raz maj, jakiś kwiecień 24,5, marzec 25800 i tak dalej. Wybieramy miesiąc listy, pod spodem wyświetla się wartość razem dla odpowiedniego miesiąca. Zaczniemy od zbudowania tej listy rozwijalnej. Miesiąc zaznaczę i usunę. Delete. I wchodzimy sobie w zakładkę dane. Wchodzimy w zakładkę dane. W tej zakładce mamy poprawność danych. Tam sobie wchodzimy. Poprawność danych, sprawdzanie poprawności danych jest to narzędzie w Excelu, które potrafi wymuszać na użytkowniku wprowadzanie konkretnych wartości lub na przykład wybór z listy. Mamy ustawienia kryteria poprawności dozwolone, czyli na co pozwalamy użytkownikowi. My pozwolimy użytkownikowi na wybór z listy, ale widać, że możemy też zezwolić na wpisanie pełnej liczby, dziesiętnej listy, daty, godziny, długości tekstu niestandardowe. Wybieramy sobie lista, źródło. Źródło, czyli wartości, które mają się pojawiać na liście. W naszym przypadku na liście mają się pojawiać nazwy miesięcy. Zatem możemy zaznaczyć te komórki z nazwami miesięcy. Ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli wpisać te wartości na liście bezpośrednio z klawiatury, to też można i poszczególne wpisy należy oddzielać średnikami. Czyli na przykład styczeń, średnik luty, średnik marzec i tak dalej. Ale oczywiście, jeżeli mamy je wpisane w arkuszu, łatwiej będzie zaznaczyć. Zaznaczamy. Klikamy OK. Widzimy, że pojawia się lista. Pojawia się strzałka przy komórce. Jeżeli klikniemy na nią, dostajemy listę miesięcy, czyli tych wartości z komórek, które zaznaczyliśmy w źródle. Wybieram sobie maj, wyświetla się w komórce maj. Wybieram sobie październik, wyświetla się październik i tak dalej. Zobaczmy, co się stanie w przypadku, gdy w komórkę wpiszę coś innego. Na przykład A, czyli jakaś pozycja, której nie ma na liście. Naciskam Enter. Pojawia się komunikat. Komunikat o błędzie, że wprowadzona wartość jest nieprawidłowa, użytkownik ograniczył wartości, które mogą być wprowadzane w tej komórce. Ponów próbę, anuluj pomoc. Możemy ponowić próbę, czyli spróbować wpisać nazwę, która jest na liście. Wtedy naturalnie pozwoli nam wpisać taką wartość. Jeżeli biorę anuluj, anuluje nam całą operację. Komunikat, który wyświetla się w tym okienku, możemy w całości zmieniać. Możemy zmienić tytuł tego komunikatu, czyli paska na górze. Możemy zmienić także tekst, który jest wyświetlany w tym okienku. Aby zmienić ten tekst, wchodzimy jeszcze raz w poprawność danych. Widzimy, że mamy kartę komunikat wejściowy. Ta karta komunikat wejściowy to jest taki komunikat, taki mały komentarz na żółtym tle, który pojawia się w przypadku, gdy najedziemy na komórkę. Mamy także kartę alert o błędzie. Alert o błędzie to jest właśnie to okno, które wyświetla się w przypadku wpisania błędnej wartości. W naszym przypadku to jest właśnie rzecz, którą chcemy zmienić. Widzimy, że możemy wybierać styl. Mamy trzy style do wyboru. Styl zatrzymaj, ostrzeżenie, informacja. Zatrzymaj to jest to czerwone krzyżyk, okienko z czerwonym krzyżykiem. To, które widzieliśmy poprzednio. Dodatkowo mamy ostrzeżenie. Ostrzeżenie różni się tym od stylu zatrzymaj, że mamy dostępne przyciski tak, nie, anuluj i oczywiście pomoc. Mamy pytanie, czy kontynuować, tak albo nie. Czyli możemy jak gdyby pozwolić użytkownikowi na wpisanie wartości, której nie ma na liście, ale wyświetli komunikat i wybiera, czy kontynuować albo nie kontynuować. Po naciśnięciu na tak zostanie wartość, którą wpisaliśmy. Po kliknięciu na nie możemy wpisać coś innego. I jeszcze jeden styl, informacja. Po błędnie wpisanej
wartości w komórkę, wyświetli się informacja, że wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył wartości, które mogą być wprowadzone w tej komórce OK, a null. U nas oczywiście zostawimy sobie styl zatrzymaj, aby użytkownik nie mógł wprowadzać innych wartości oprócz tych, które są na liście. Tytuł, komunikat o błędzie. Tytuł, czyli tytuł, który wyświetla się na pasku, na górze, na belce okienka, który się wyświetla. W naszym przypadku niech to będzie na przykład błąd. Szybnik. Komunikat o błędzie. Wprowadzono błędną nazwę. Wybierz wartość z listy. Klikamy OK. I teraz po błędnie wpisanej nazwie pojawia się okienko z komunikatami, które przed chwilą ustaliłem. Tytuł, czyli błąd. Komunikat, wprowadzono błędną nazwę. Wybierz wartość z listy. Dobra. Mamy listę rozwijalną, działa. Dodatkowo musimy utworzyć funkcję. Funkcję, która odnajdzie październik, czyli miesiąc, który wybieramy z listy rozwijalnej, na liście tych miesięcy, czyli w tym wierszu, i zwróci nam razem. Zwróci nam wartości z tego wiersza razem. Funkcja, która na to pozwala, jest to funkcja wyszukaj poziomo. Mamy dwie bardzo podobne funkcje wyszukujące. Funkcja wyszukaj pionowo i funkcja wyszukaj poziomo. Funkcja wyszukaj pionowo przeszukuje listę, pierwszą kolumnę od lewej, pierwszą kolumnę od góry do dołu. Funkcja wyszukaj pionowo. Natomiast funkcja wyszukaj poziomo przeszukuje wiersz od lewej do prawej. My skorzystamy sobie z funkcji wyszukaj poziomo, bo będziemy przeszukiwać właśnie wiersz od lewej do prawej, czyli w poziomie. Wstawiamy się na komórce, której chcemy właśnie razem. Równa się i wywołujemy funkcję wyszukaj.poziomo. Widzimy, jest funkcja wyszukaj.poziomo. Napisane jest, że wyszukuje ona wartość w górnym wierszu tabeli lub tablicy wartości i zwraca wartość z tej samej kolumny ze wskazanego wiersza. To jest właśnie rzecz, którą my chcemy zrobić. Przeszukać górny wiersz. Tutaj też od razu zaznaczmy, że funkcja wyszukaj poziomo, zresztą funkcja wyszukaj pionowo też, przeszukuje tylko pierwszy wiersz albo pierwszą kolumnę. Jest niestety przez to dosyć ograniczona, bo jakbyśmy chcieli na przykład przeszukiwać trzeci wiersz, zwracać wartość z pierwszego wiersza, no to niestety funkcja wyszukaj poziomo nie jest w stanie nam tego zrobić. Ale my generalnie będziemy chcieli przeszukiwać pierwszy wiersz w naszej tablicy. Wywołujemy funkcję wyszukaj poziomo. Odniesienie. Odniesienie jest to tak naprawdę element, którego szukamy. W naszym przypadku szukamy października, czyli tej pozycji, którą ktoś wybiera z listy. Wybieramy październik, średnik, tablica. Tablica, czyli komórki z danymi, w których pierwszym wierszem będzie wiersz przeszukiwany. Zawsze w tej funkcji wyszukaj poziomo. Pierwszy wiersz w tablicy jest wierszem, w którym Excel przeszukuje wartości, czyli szuka nam tego października. W naszym przypadku oczywiście to jest ten wiersz, z tym, że tutaj musimy zaznaczyć od razu komórki, z których wynik będzie zwracany. W naszym przypadku jest to wiersz razem, więc jego też musimy uwzględnić w tej tablicy. Zaznaczamy taką tablicę, średnik. Numer wiersza. Numer wiersza jest to numer wiersza z naszej tablicy, którą przed chwilą zaznaczyliśmy. To jest ta zielona ramka. Numer wiersza, z którego będziemy zwracać wartości. W naszym przypadku mają być zwracane wartości z wiersza razem. Patrząc na tą naszą zieloną ramkę, jest to wiersz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli z siódmego wiersza chcemy zwracać wartości. No bo oczywiście można też zwracać na przykład z drugiego, albo z piątego, albo z pierwszego. My chcemy z siódmego. Siódmym. Średnik. Dodatkowo mamy czwarty argument, czyli dopasowanie. Możemy wybrać przybliżone dopasowanie, czyli wartości w pierwszym wierszu argumentu tabela tablica muszą być sortowane w kolejności rosnącej, czyli on pobiera sobie przybliżoną wartość. Fałsz, czyli dokładne dopasowanie. Znajduje tylko dokładne dopasowanie, jeżeli nie znajdzie, zwraca błąd. Bo przybliżone dopasowanie w przypadku, gdy Excel nie odnajdzie na przykład października, to zwraca przybliżoną wartość. W naszym przypadku szukamy dokładnie nazwy października, dokładnie października, więc wybieramy dokładne
dopasowanie, czyli fałsz. Ewentualnie zamiast słowa fałsz można pisać 0, bo jest to to samo. Zamykamy nawias. Enter. Wyświetla się 24,5 tysiąca złotych. Mamy wybrany październik. No sprawdzamy. Październik. No faktycznie 24,5 tysiąca. Zmienię sobie z października na styczeń. Pojawia się 24,5 styczeń. Zgadza się. Zmienię sobie na luty. Wyświetla się 24,100. Zgadza się. Marzec 25,800 i tak dalej. Czyli widzimy, że nasza funkcja zadziałała. Mamy prostą wyszukiwarkę zrobioną za pomocą sprawdzania poprawności, za pomocą narzędzia poprawność danych. Dodatkowo za pomocą funkcji wyszukaj poziomo odnajdujemy wartość wybraną z listy w naszej tabeli i zwracamy wartości z wiersza poniżej z wiersza razem. Tak działa funkcja wyszukaj poziomo. W następnym arkuszu poznamy sobie funkcję indeks i funkcję podaj pozycję. Zobaczymy, że to są funkcje, które w połączeniu tak naprawdę mogą zastąpić funkcję wyszukaj pionowo albo funkcję wyszukaj poziomo.